Dobry wieczór, witam Państwa. Może zacznę od tego, może to trochę dziwnie zabrzmi, że ja nie jestem zadowolony z wyniku przede wszystkim dzisiejszego. Niezadowolony. Po prostu robimy wszystko i chcemy zrobić wszystko, żeby przełamać tam naszą niemoc remisową. I powiedziałem dzisiaj zawodnikom przed meczem, że przyjmę każdy wynik poza remisem, można tak w cudzysłowie powiedzieć, bo walczymy o to, żeby wreszcie wygrać w Ekstraklasie, szczególnie na wyjeździie. Niestety się dzisiaj nie udało. No i nie będę tutaj podsumowywał, że co by było gdyby, natomiast w mojej opinii mecz wyrównany. Było też sporo kontrowersji z rzutem karnym, chociaż dla mnie największa kontrowersja to jest decyzja, gdzie Machado wychodził w sytuacji sam na sam. I powiem szczerze, że jeżeli sędzia podyktował już rzut wolny i dał żółtą kartkę, to na pewno nie było na żółtą kartkę, czyli to była sytuacja na czerwoną kartkę, także mogło się całkowicie inaczej potoczyć. Wydawało się w pierwszej połowie, że w momencie, kiedy zaczęliśmy kreować grę, zaczęliśmy troszeczkę dominować. W pewnym momencie dostaliśmy bramkę i niestety po raz kolejny potwierdziło się to, że musimy gonić wynik i z tego też jesteśmy niezadowoleni. Także myślę, że to źle nie zabrzmi, ale trochę buńczućcie, ale chcieliśmy po prostu wygrać tutaj dzisiaj na Jagiellonii. Nic, idziemy dalej, mamy za chwilę kolejne mecze. I wydaje mi się, że też słyszałem taką opinię, że ze wszystkimi zespołami z góry urywamy punkty, remisujemy, bądź nawet wygrywamy tak jak z Legią, natomiast tak jak powiem, my wcale nie jesteśmy z tego zadowoleni, chcemy po prostu wygrywać, chcemy zdobywać 3 punkty w tej lidze, także na tym poprzestanę i dziękuję bardzo. Dziękuję piłkarzom za mecz, dziękuję kibicom, którzy niestety nie weszli na stadion, ale wiem, że czekają na nas i musimy się w tej chwili skupić na kolejnym meczu. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Myślę, że przede wszystkim, jeśli chodzi o pierwszą połowę, po tych kilku minutach na początku, gdzie zaczęliśmy dobrze operować piłką, później trochę w nasze poczynania, nie chcę powiedzieć, że w kracie chaos, ale na pewno za mało się przy piłce utrzymywaliśmy. Widzieliśmy, że klucz do tego, żeby wygrać, bo widzieliśmy, że przeciwnik będzie 4-4-2 grał. Trzeba było dłużej się utrzymać przy piłce po to, żeby gdzieś przygotować sobie kilka sytuacji do oddania strzału, czy do zagrania w boczny sektor boiska, bo tak na początku było. No niestety później jedno, dwa podania, zaraz była strata i tą pierwszą połową, tym początkiem meczu później napędziliśmy przeciwnika, bo po tych kilku minutach były 3-4 rzuty rożne dla nich i na pewno dobrze to obroniliśmy. Natomiast tak jak powiedziałem, taka troszeczkę za duża nerwowość się wkradła. Strzeliśmy bramkę po ładnej akcji i niewiele czasu później. Nie wiem, nie widziałem tego na wideo, więc nie chcę oceniać. Z ławki to wyglądało, że po prostu gdzieś ta ręka była blisko ciała i na pewno nie była groźna sytuacja. Straciliśmy bramkę z rzutu karnego. Myślę, że druga połowa w naszym wykonaniu była dużo lepsza. Może nie mieliśmy 100% sytuacji, bo momentami Radomiak na pewno gdzieś tam był dobrze zorganizowany, się dobrze bronił, ale tych uderzeń było dużo i przy lepszej precyzji mogliśmy się pokusić o bramkę. Na pewno do poprawy zdecydowanie to są stałe fragmenty gry, bo czasami masz taki mecz, że on ci się nie układa i musimy zdobyć bramkę. I na pewno tutaj przede wszystkim te dośrodkowania, bo przy stałych fragmentach to jest klucz i my za dużo dzisiaj tych piłek albo nie przeszła ona pierwszego zawodnika, albo była za krótko zagrana. I to jest nasz największy mankament, bo wiele drużyn, o tym się później mówi, wygrywa, gdzie tych bramek sporo strzelają po stałych fragmentach. I są takie mecze, kiedy można takim stałym fragmentem przechylić szale na swoją stronę. Także na pewno to jest coś, co pracujemy dużo, ale widocznie musimy jeszcze więcej. Dziękuję.